Kaka robi z siebie. No robi, patrz. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Już kolejny raz wybieramy się na festiwal. Jeszcze nie wiem chyba jak to połączę, może ten będzie pierwszy i potem przejdziemy przez wszystkie, bo naprawdę nazbierało się tego dużo, a wiem, że nie wszyscy lubią takie vlogi, więc zobaczymy, może pokażę wam bliżej, bo nawet wzięłam dzisiaj gimbala, więc może pochodzimy po takim festiwalu bardziej, żeby pokazać wam jak one się odbywają, jak Koreańczycy się bawią, tak bardziej zobaczymy w taki sposób niż na przykład ładne ujęcia. Teraz jesteśmy w restauracji, nie jedliśmy dzisiaj jeszcze nic, chyba tego Eliasz jak zawsze zjadł swoje płatki, a my dopiero teraz mamy godzinę drugą, więc pierwszy posiłek ogarniemy. Jesteśmy w restauracji, gdzie serwują bakso, czyli ryż na dole, a u góry mamy różne toppingi. Mój syn gdzieś poszedł, nie wiem gdzie, chyba się mu zapomniało. Dobra, idzie jedzonko, więc za chwilę pokażę wam, co jest ciekawego. Dobra, przyszły przystawki i tutaj z tego co widzę jest czapcze, jest kimchi, jest jajko marynowane. Tu są chyba krawy z tego co widzę, mini kraby. Mamy też sałatkę, są na ostro rybne placuszki. Tutaj jest sałatka side dish z kiełków, tego nie kojarzę i tu chyba jest taka side dish z wodorostów i mamy tu jest, jak on się nazywa, imbir i wasabi. Z tego co widzę, tutaj jest zupa z wodorostów, czyli miokuk. Przyszły pierwsze dania. Tutaj mamy il, czyli węgorza. Bardzo dobry jest, więc jeżeli nie próbowaliście, to polecamy. A tutaj jest łosoś. Jeszcze mamy galbi, ale niestety musieliśmy oddać, żeby nam bardziej pod... Niestety w Korei często mięso jest podawane na takie RR, więc patrząc na Eliasza, musimy pamiętać o tym, żeby on zawsze dostawał jednak mięsko, które... Mięsko, które właśnie nie jest zdrowe. Zaparkowaliśmy, niestety festiwal jest troszkę oddalony od samego miejsca parkingowego, dlatego też podjedziemy autobusem, specjalnymi autobusami, które nas zabierają właśnie z tego miejsca na festiwal. Jest to spowodowane oczywiście tym, że festiwal jest zamknięty od ruchu samochodowego, więc żeby nie zagracać autobusem, szybciej można dojechać. Dobra. Bardzo takie widoczne w koreańskich shuttle busach, czyli takich właśnie a la autokarach, to że one są takie pozłacane z na przykład takimi ozdobami na bogato. Są światełka, telewizor. Często kierowcy także ozdabiają swoje. I zbiera
udamy się do głównego miejsca. Jest to bardzo duży festiwal. Mój mąż ma tutaj informacje, jak to wszystko wygląda, więc za chwilę Wam pokażę. Naprawdę sporo tego wszystkiego tutaj jest, więc zobaczymy, jak po kolei wszystko, aby niczego nie zapomnieć i nie ominąć. Na pewno będzie jedzenie, oczywiście, jakby koreański festiwal by nie mógł przeżyć bez jedzenia. Mamy też także gry, będą pokazy sztucznych ogni oraz ogólnie światełka, lampiony. Co to jest za festiwal? Może opowiem Wam mniej więcej, jak o co tutaj mniej więcej chodzi. Jest to festiwal dla uczczenia pamięci wydarzenia, które było dawno, dawno temu, za czasów okupacji wojny japońskiej. Tutaj wojska japońskie dochodziły i żeby powstrzymać i żeby japońskie wojska nie weszły do miasta, mosty na tej rzece, przy której jesteśmy, zostały wysadzone. I żeby koreańskie wojska, koreańska armia mogła się skontaktować ze swoją rodziną, oni używali lampionów, które płynąc z jednego brzegu do drugiego wysyłały wiadomość dla swoich bliskich. Bardzo fajny pomysł, bardzo ciekawy. Wiecie, kiedyś nie było telefonów, kiedyś nie było możliwości komunikacji, tak jak teraz współcześnie mamy. I dlatego też musieli wymyśleć coś innego. Bardzo fajny pomysł moim zdaniem i dzięki temu także mogli jakoś się skontaktować z najbliższymi właśnie w tym najtrudniejszym okresie. Dzisiaj możecie zobaczyć, jak ładnie pogoda nam dopisuje. Jest bardzo słonecznie, troszkę wiecznie, ale to dzięki temu nie jest za ciepło. Już się zaczynają pierwsze atrakcje, oczywiście dla dzieci, czyli jakieś zabawy do skakania. Widzę tutaj tą najbardziej popularną koreańską w swojego czasu grę, czyli poruszająca się ławeczka. Mogę tak to nazwać chyba, tak mi się wydaje. Myślę, że najlepiej do objaśniające. I tu za to dziewczyny się bawią, chodzą po kamieniach, najczęściej chodzi się w tym bez butów. Ładne poszewki na poduszku. Nie w moim stylu, ale mogą się podobać. Kamera tu. Tutaj robią torby. Takie gol. A, kawę. Tu się zaczyna jedzenie, czyli smażone krewetki. Tak, mamy smażone krewetki, chyba jakaś wieprzowina. Jedzenie najlepsze do oglądania. Tutaj mamy za to fish cake'i. Bardzo dużo ludzi, można się napić kawy. Oden. Do you feel are you hurt? Maybe we should take some time. Pierwszych zadań, czyli miejsca, gdzie możemy zrobić swoją torbę, pobawić się bardziej w twórczy sposób, a Eliasz oczywiście najbardziej zainteresował się inną zabawą, czyli samochodzikiem. This previous one.
Powiedz, które festiwale bardziej Ci się podobały? No nie wiem, ten dopiero zaczynamy zwiedzać, więc ciężko powiedzieć. Ale jak na razie, ten jest bardzo komercyjny, co nie? Tak, tamten był taki, był naprawdę widowiskowy. No, też tak te myślę. Światła, te przedstawienia, tradycyjne muzyki, tańce i tak dalej. Taki bardziej kameralny był. O! Kojangi, kojangi, parasekal kojangi. Nie. Jak to na takich festiwalach, oprócz tego z jedzeniem jest mnóstwo gier. Koreańczycy uwielbiają takie zabawy. Losy, rzucanie lotkami, strzelanie. Ja w końcu miałam okazję brać udział w takiej grze. I co myślicie? Dobrze mi poszło, co nie? Jednym z takich najbardziej zauważalnych minusów tego festiwalu w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych to to, że za wszystko musieliśmy zapłacić. Za użycie mostu, aby przejść na drugą stronę i zobaczyć jakiś świateł, musieliśmy zapłacić, za różne gry musieliśmy zapłacić, więc naprawdę tutaj jednak dużo bardziej komercyjnie było niż w poprzednich festiwalach. Już na podobnym festiwalu byliśmy kiedyś i to było w... O, już nie pamiętam gdzie, ale kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Sejong, to właśnie tak, że było takie przejście przez most, były też takie lampiony, takie latarnie, więc naprawdę podobny klimat. Jeżeli nie oglądaliście, to oczywiście Was zapraszam serdecznie do tego filmu. Teraz idziemy się jeszcze kawałek przejść, albo tutaj będziemy przechodzić przez most. Dużo ludzi, że ciężko się chodzi i do tego wszędzie są kolejki, więc nawet jeżeli jesteśmy czymś zainteresowani, to musimy stać w kolejkach. Już się odechciewa. Zobaczymy, jak będzie tutaj, jak się rozpalą te światła, ale naprawdę ciężko się chodzi wręcz. Zadbali o najmłodszych, baby feeding room. Co jest? 다시 한번 안내 말씀드립니다. 그는 나와 ścieżka z lampionów. Ogólnie jest przez cały festiwal, rozciąga się przez cały festiwal, a na końcu widziałam, że ludzie jeszcze doczepiali lampiony, które pewnie wcześniej sobie zamówili, dzięki czemu ze swoim imieniem i nazwiskiem można mieć lampion na takiej ścieżce. My za to wykupiliśmy taką świeczkę, którą puścimy na rzekę za 3000 won. Nie mamy markera, więc niestety nie będzie podpisana, ale także bardzo fajnie może wyglądać. Niestety chyba taki lampion możemy położyć tylko i wyłącznie gdzie? W jednym miejscu, więc może to być troszkę ciężkie do realizacji, ale zobaczymy, czy tutaj także można taki lampion położyć, ponieważ tam jest strasznie długa kolejka i może być bardzo ciężko, aby się dostać w to miejsce. Te mniejsze festiwale, te mniej popularne, myślę, że mogą być lepszą opcją czasami to, że mniej ludzi, to także te atrakcje nie są płatne i można z większości skorzystać bezproblemowo, bez stania w kolejkach. Niestety tutaj w Jinju, chociaż widać, że pięknie będzie wieczorem wyglądać, kiedy w końcu te wszystkie światła się rozpalą, to niestety za wszystko trzeba tutaj zapłacić, trzeba wyciągnąć pieniążki z kieszeni i wyłożyć, bo jak po lampiony, po jakieś atrakcje, niestety po wszystko trzeba zapłacić, zarezerwować wcześniej, a potem jeszcze czekać w bardzo długiej kolejce. Patrycja, słyszysz? Co? Są te występy. Gdzie? Tam, po drugiej stronie. To chodźmy. O, Eliasz znalazł kolegów. W festiwalu jest rozstawionych 4 mosty. My oczywiście wybraliśmy ten ostatni i ten najmniej okazały, ale potem może postaramy się przejść
po innych także. Jest to ostatni, dlatego tutaj nie ma za bardzo dużo świecidełek, ale za to idziemy zobaczyć, jak wygląda reszta festiwalu, ale po drugiej stronie mostów. Nadal kroczymy, jeszcze nie przeszliśmy całości, więc jest ogromny. Teraz trzeba naprawdę... Yes, I see! Teraz trzeba uważać, bo zrobiło się ciemno i niektóre miejsca niestety nie są oświetlone, więc można wpaść na przykład do wody. Niestety, nie jest to jakoś tak specjalnie dobrze zrobione, no ale tak bywa. Jest naprawdę dużo ludzi. Jestem w szoku. Ale to tak właśnie pewnie znany festiwal, jak w tym, w którym byliśmy wcześniej. Zastanawialiście się, jak wyglądają drony z pokazu dronów? Tu, w tych skrzyneczkach, tutaj są wszystkie poukładane. Jest naprawdę dużo ludzi, a to mleczne niebo to jest właśnie wina wszystkich fajerwerków, a nie smogu, więc nieźle to wygląda. Nie będziemy jedli, nie będziemy stać i marnować po prostu czasu w kolejce. Może po drugiej stronie, w tych food courtach, w których byliśmy wcześniej, będzie coś do jedzenia, ale tutaj jednak za długie kolejki. Widzę, że tutaj lampioniki są już na rzece, ale nie wiem, czy my damy radę je tu puścić. To chyba nie jest odpowiednie miejsce. Zobaczymy. W ogóle to chyba było... Trzeba wypuścić, o z tej strony to chociaż mnie widać, chyba było trzeba to wypuścić w odpowiednim momencie. Dobra, tu są jakieś stanowiska z jedzeniem, samgyeopsal. Dobra, mój mąż kupuje napoje, a my sprawdzimy, co my tutaj jeszcze mamy. Z tego, co widzę, mięsko dużo, mięsa oczywiście. Jakieś kiełbaski, boczek w dużych ilościach, mamy też sundę, pardon, ale do, chyba nie, sundę, to są amida. Idziemy teraz się przejść mostem na drugi.
drugą stronę, bo tam będzie też nasz autobus, w którym będziemy jechać do naszego samochodu. Przejdziemy się mostem, który jest troszkę lepiej rozświetlony, więc pokażę Wam, jak ogólnie te lampiony wyglądają, kiedy już zostały zapalone. Byliśmy na tych fajerwerkach. No, ja chyba już przestałam być ogólnie fanem fajerwerek. Jakoś mi się przestały one jakoś tak bardzo podobać. Jest strasznie zamglone wszystko, co właśnie jest winą samych fajerwerek. Do tego pokaz może fajny, ale też siedzieliśmy w takim miejscu, że muzyki w ogóle nie słyszeliśmy, przez co tylko było słychać takie walenie non-stop, zagłuszanie. Eliaszowi też się nie podobało, bo jednak nie lubi takich odgłosów. Świeżo mogę powiedzieć, że raczej festiwal jest jak na razie niewypałem. Strasznie dużo ludzi jest, brak organizacji i niestety chyba nie jest to najlepszy festiwal. Tak jak byliśmy na przykład w Tongyang, byliśmy w Namwon, naprawdę nam się podobało, chociaż w Namwon była brzydka pogoda, to jednak i organizacja była fajna, i atrakcje były super, a tutaj jednak nie podołali całej organizacji. Myślę, że wyszło to jak wyszło. Będziemy uciekać po prostu. Damy nasz lampionik na rzekę. Tak mi się wydaje, że chociaż uda nam się to zrobić. I będziemy uciekać do domu. W tym miejscu chciałabym się z Wami pożegnać. Oh my God. 1, 2, 3, 4 Pizzą. Pierwszy raz, ciocia nie będzie krzyczeć. Uważaj na samochody. Uważaj, samochód.